Siema. Nie spodziewaliście się mnie tutaj o tej godzinie, prawda? No ja w sumie też nie. Film ten nagrywam tak spontanicznie. Jest 22 grudnia po godzinie 22. Także przed samą Wigilią wpadł mi taki pomysł, żeby nagrać ten oto film, który widzicie i wypuścić go w Wigilię wieczorem. No i dlaczego ten film, się zapytacie? No jest pewien taki powód. No bo ja teraz nie powinienem tu stać w domu swoim i nagrywać filmu. Jak widzicie, nawet pierwszy raz od 100 dni rozłożyłem green screena. Ale do rzeczy. Ja w tej chwili według planów powinienem pakować się na wyjazd i jutro jechać do domu rodzinnego, do mamy na święta. Ale od tygodnia jestem chory. Może to nie widać tego, może trochę słychać, ale naprawdę noce i poranki są okropne, duszę się, kaszle. No i ogólnie, nawet jeżeli bym w stanie jechać tam fizycznie, to nie chcę jechać i nikogo zarazić w domu. Także jest 2 dni do Wigilii. Ja jutro powinienem jechać, a nie mam pojęcia, czy pojadę. I wy jak teraz oglądacie ten film, no to już wiecie. Ja też już wiem, czy jestem w domu z rodziną, czy nie, czy siedzę sam, tak? Ale nie o tym. Znaczy, no, w sumie o tym. O co chodzi? No, postanowiłem, że jeżeli jednak się okaże tak, że nie przyjadę, to chciałbym złożyć życzenia dla moich bliskich. Także mamo, tobie przede wszystkim dużo zdrowia i takie specjalne życzenia, tak żebyś... Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, godzina 13:30, 22 grudnia. Jak się teraz obudziłem, gardło mnie boli, nos zapchany, głowa mnie boli, mięśnie mnie bolą. Ogólnie jakieś choróbsko. Jak do tej pory byłem przekonany, że to nic wielkiego i że do świąt mi przejdzie i na święta pojadę do domu, to już taki pewien nie jestem. Zostały mi max 2 dni, żeby wyzdrowieć, więc trzymajcie kciuki. Teraz ważenie. Siema, zapraszam na kolejny teścik Bolero. A więc dzisiaj wylosowaliśmy ulubiony smak Kubusia Puchatka, a więc miodek. Dobra, czas na teścik. No nie spodziewałem się, ale smakuje jak woda z miodem. No nic więcej nie mogę o tym powiedzieć, ale... No czy ja bym wodę z miodem chciał pić? No nie. Dlatego chociaż jakieś tam obrzydliwe nie jest ode mnie 2 na 10, ja bym więcej nie kupił. No i nasz miodek trafia do pojemniczka, nie kupiłbym.
Siema. Wigilia, godzina 15. Jak widać, nie pojechałem do domu, bo jestem chory. Najgorzej, że nie planowałem tu zostać. Ale nic, coś wymyślimy. Na razie się zważę. Później może pokażę wam moją świąteczną lodówkę. A później jak dam radę, to może przygotujemy sobie jakieś wigilijne i świąteczne potrawy, nie? Kilo. Wam pokażę, co mam w lodówce na święta. Kola, woda, energetyki. Musztarda, energetyki, kola. Cebula i jakaś resztka pasty. Ogórki kiszone, kole. Sałatka, konjac i szynka. Kilka jajek. Tu pusto. Śledzie mamy, fajnie. Rumopsy i tu mamy drugie śledzie. No i tutaj sosy od KFD. To będą wesołe święta. Ale nie martwcie się, coś mam na pewno w szafkach i w zamrażalniku, także poradzimy sobie. Siema, jak się okazało, to niestety z powodu choroby tegoroczną Wigilię spędzam sam. Ale to nic nie szkodzi, żeby przeprowadzić test Bolero. Ale w związku z tym, że dzisiaj jest Wigilia, to losowania nie będzie. Smak wybrał mój towarzysz, który dzisiejszy wieczór spędza razem ze mną. To mój towarzysz, a to świąteczny smak, który wybrał dzisiaj dla mnie, Bolero smaku mandarynkowym. Smak jest rzeczywiście mandarynkowy, ale według mnie za bardzo kwaśny i za mało słodki. Ale smaczne. Ode mnie 6 na 10, chociaż ja więcej bym nie kupił. Wesołych świąt. No jak już powiedziałem, mandarynki raczej bym więcej nie kupił. Chociaż nie jest zła. Słuchajcie, teraz pokażę wam, jak co zrobić, jak szykowaliście się na święta u mamy, ale nie pykło. Barszczyk przesypujemy do dzbanuszka. Bierzemy wrzątek. Przyprawiamy wedle uznania. No i byle jak, no ale trzeba sobie jakoś radzić, nie? Dobra, słuchajcie, a do barszczyku może coś znajdziemy jeszcze w zamrażarce. Uratowani! Zwycięstwo! Zwycięstwo! Tak, ale dajmy spokój. W każdym razie, on potrafi balansować pomiędzy tą komercją, taką stricte, czyli byciem popularnym, byciem angażowanym w, nie wiem, kampanię reklamową, czyli jest cały czas... Siema, wczoraj były mandarynki, więc dzisiaj pozwoliłem sobie wybrać kolejny smak, który kojarzy mi się najbardziej ze świętami, a więc pomarańcze.
Chyba każdy dostawał pomarańcze na święta, co? Przynajmniej w moim wieku. Powiem wam, że smakuje to rzeczywiście pomarańczą. Chociaż jest to mało słodkie i ma trochę taki goryczkowy, chemiczny posmak. Tak, takie tanie napoje pomarańczowe, takie typu Mr. Max czy inne takie za złote 50 mają taki posmak, ale nadal dobre. 8 na 10 ja bym kupił. Dobra, powiedziałem, żebym kupił, ale jak wziąłem to pudełko, to tak i wypiłem jeszcze trochę więcej tego Bolero pomarańczowego, to mam takie mieszane uczucia, bo nie wiem, czy rzeczywiście bym drugi raz to kupił. Tak jest na granicy. No nic, wrzucę to do przegródki, żebym kupił. Z tym, że z zastrzeżeniem, że jeżeli będzie więcej niż 24 smaki, to to leci pierwsze. Także no. Mieszane mam uczucia. Nie wiem, czy bym ponownie kupił, ale póki co dajemy temu szansę.